Witam Was na kanale Craft O'Clock, z tej strony Magda z Madziulowe Handmade. Dzisiaj przychodzę do Was z pudełkiem na fotokarty. To co będzie nam potrzebne to taśma, klej, nożyczki, kość do bigowania, ołówek, linijka oraz wstążki, napisy, dodatki do wycięcia z kolekcji, kostki dystansowe lub permata, papier skrapowy, tu mam dużą kolekcję Dream Morning Spring oraz arkusz papieru do wykonania pudełka w rozmiarze A3. Ja tutaj wykonałam pokazowo dwie fotokarty, oczywiście wejdzie ich tutaj o wiele więcej, możemy też włożyć tutaj zdjęcia zupełnie luźno. Także zapraszam Was do wspólnego tworzenia, zaczynamy! Odmierzam sobie teraz potrzebny nam kawałek papieru na rozmiar 29 cm na 24,5 cm i resztę odcinam. Teraz sobie zrobimy bigowania potrzebne do zrobienia bazy na pudełko. Ja przekładam sobie tutaj kartkę, ponieważ moja bigownica nie jest na tyle długa, żeby mogła sobie zrobić po kolei w tych wymiarach, ale Wy macie dokładne wymiary podane poniżej.
Do sklejenia bazy używam taśmy, jak zarówno też kleju. Taśmy dlatego, żeby szybko mi chwyciła, natomiast kleju po to, żeby móc sobie trochę tym papierem trochę pomanewrować. Tutaj sklejam pierwszą część pudełka, natomiast będziemy musieli sobie jeszcze dorobić tak jakby klapkę zamykającą to pudełko. Teraz docinamy kawałek papieru, z którego stworzymy sobie klapkę wierzchnią pudełka. Mamy już gotową bazę pudełka na fotokarty. Teraz zajmiemy się przyklejeniem wstążeczki, którą będziemy zawiązywać sobie pudełko, tak żeby nam się ono zamykało i nie otwierało. Można tutaj też przymocować magnes, ja natomiast użyłam wstążki. Bazę mamy już gotową, teraz przyszła pora na przyjemniejszą część, czyli na oklejanie. Wybieramy sobie odpowiadający nam papier skrapowy i docinamy odpowiednie kawałki papieru, aby móc okleić poszczególne części naszego pudełka. Wymiary poszczególnych kawałków podam Wam poniżej.
Teraz stworzymy sobie kieszonkę. Nie martwcie się, że papier nie jest do końca naszej klapki. Ja podałam Wam już kompletne wymiary potrzebne do zrobienia. Mi został taki skrawek papieru, więc postanowiłam go wykorzystać. I teraz dokleję sobie właśnie tą część kieszonki, tą część papieru, którą nam stworzy, a jednocześnie zakryję brakującą część papieru.
Pudełko mamy już w całości oklejone. Teraz przechodzimy do ozdabiania. W zasadzie to pudełko mogłoby zostać już takie, jakie jest, ponieważ papier, którego użyłam, jest bardzo ozdobny i nie trzeba było tu nic więcej dodawać, ale jeszcze stworzę tu na górze kompozycję z kwiatów oraz dodam do tego napis. Wcześniej przygotowałam sobie i docięłam już odpowiednie książeczki oraz papier skrapowy przycięty do odpowiedniego rozmiaru. Te książeczki możecie sobie ozdobić papierem skrapowym, może być to sam papier. Możecie tam budować też kompozycje w zależności od tego, ile takich książeczek lub harmonijek chcecie zmieścić w swoim pudełku. Oczywiście w takim pudełku możecie przechowywać też zdjęcia luzem. Jest to pełna dowolność.
Ja tutaj ozdabiam delikatnie, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej może wyglądać. Możecie też robić tu i kieszonki, i różne klapki, flapki, tak jak w standardowych albumach, dostosowując wszystko do wymiarów naszego pudełka. Stworzyliśmy sobie też tutaj w środku kieszonkę, do której ja przygotuję sobie z resztek, które mi zostały, tagusia. Możecie tutaj sobie włożyć oczywiście jakieś maty na notatki, można też włożyć jakieś mniejsze zdjęcia lub po prostu ozdobny tag. Skończyliśmy pudełko, jest już gotowe. Tak prezentuje się w całości. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma przechowywania zdjęć. Zapraszam Was na kolejne nasze filmy i do wspólnej zabawy. Pozdrawiam Was serdecznie.